Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witam na 52. części z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich mimo trudnych okoliczności i dzisiaj pomówimy o trudnych okolicznościach takich jak między innymi te opisane w 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 1 i 2 werset. One są czasami właśnie wybierane jako taki punkt, w którym próbuje się znaleźć oparcie dla teorii, że chrześcijanin może stracić swoje zbawienie. Czyli narodzony na nowo chrześcijanin rzekomo na podstawie tych słów miałby być zagrożony, że straci zbawienie. Przeczytam ten fragment. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 1 i 2 werset. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodniczych i nauk diabelskich, przez obłudę kłamstwo mówiących, napiętnowanych w sumieniu swoim. No i tu jest punkt uderzenia taki, że niektórzy odstąpią od wiary, a więc skoro odstąpią od wiary, no więc tutaj ten argument jest oparty na tym, że skoro odstąpią od wiary, to właśnie wtedy ma nastąpić utrata raz wcześniej posiadanego zbawienia. No więc po pierwsze, tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Już o tym mówiliśmy, że wiara jest potrzebna do zbawienia tylko i wyłącznie w momencie nawrócenia się. Kto uwierzy Panu Jezusowi, ma życie wieczne. Wystarczy zatem, że ta wiara będzie w momencie, kiedy dojdzie do zbawienia i teoretycznie później ta wiara jest przydatna, bo oczywiście jest się człowiekiem wiary. Jeśli ktoś nie ma wiary, to bez wiary jest mu ciężej. Popada w różnego rodzaju trudności, gdy tej wiary nie pielęgnuje, ale już jest jak najbardziej zbawiony. Więc tutaj od tej strony ten argument, nawet gdyby chodziło o tą wiarę zbawczą, nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o punkt, o którym mówimy, czyli o nieutracalności zbawienia. Zbawienie jest nieutracalne, jest raz na zawsze, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, dlatego że Jezus dokonał doskonałego dzieła na krzyżu Golgoty i to wystarczy. Ale akurat ten fragment z 1 Tymoteusza 4:1-2 nie mówi o tym. Nie zajmuje się w ogóle tym punktem. To jest inny punkt. I tak naprawdę jest bardzo trudno znaleźć jakikolwiek fragment, który pokazywałby, że człowiek tą wiarę zbawczą, która była potrzebna do uwierzenia i do przyjęcia zbawienia, kiedykolwiek stracił. Nie ma czegoś takiego. Tu w 1 Tymoteusza 4:1-2 chodzi o wiarę, która stanowi pewnego rodzaju depozyt wiary, albo tak jak mówi Juda, walka o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Czyli chodzi o tą wiarę, którą po prostu Juda i tutaj autor listu do Hebrajczyków uważają za taki zespół różnych przekonań, wierzeń. Fragment ten opisuje niektóre z charakterystyk okresu określanego mianem czasów ostatecznych, czasów trudnych. I tutaj jest to widoczne, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodniczych i nauk diabelskich, przez obłudę kłamstwo mówiących, napiętnowanych w sumieniu swoim. A więc tutaj jest to nazwane późniejsze czasy, późniejsze niż to, co pisał apostoł Paweł, który jest prawdopodobnie autorem listu do Hebrajczyków lub po prostu autor listu do Hebrajczyków, jeżeli nie chcesz przyjąć, że Paweł był tym autorem. I teraz fragment ten opisuje niektóre z cech
z charakterystyk okresu określanego mianem czasów ostatecznych. Wymienieni tutaj niektórzy, ktokolwiek, możliwe, że to są religijni ludzie, a być może całkowicie niereligijni, ale którzy z punktu widzenia swojego zajmowanego stanowiska mają obowiązek tę wiarę jakoś podtrzymywać. Na przykład kiedyś królowie, nieważne czy byli wierzący czy nie, byli obowiązani strzec Ewangelii. Cóż za kuriozum, ale tak historycznie było. I wiadomo, że politycy w imię poprawności politycznej odeszli od tego dotrzymywania czystości wiary. Niektórzy pracownicy naukowi, jeśli nie mieli wiary w określone dogmaty konkretnego wyznania religijnego, które było właścicielem danego uniwersytetu, to tacy ludzie nie mogli pracować na takim uniwersytecie, choćby byli najbardziej szanowanymi. Nawet kiedyś czytałem książkę polskiego autora o wielkim fizyku Newtonie, Isaacu Newtonie, który, no właśnie, tam był w jakimś Trinity College chyba, czyli kolegium związane z nazwą, z doktryną Trójcy. Natomiast, jak wiadomo, Isaac Newton był antytrynitarzem i przez to miał kłopoty z tym, żeby tego stanowiska mógł, żeby mógł to stanowisko mieć. I robiono mu różnego rodzaju trudności. I z tego, że był wielkim fizykiem, nie wynikało to, że mu się to stanowisko należy, właśnie dlatego, że nie zachowywał tej wiary. Wtedy ci, którzy rządzili, zachowywali tą wiarę. Ale w późniejszych czasach, w czasach ostatecznych, w których my teraz żyjemy, już te władze tego uniwersytetu dzisiaj w ogóle nie patrzą na to, kto jak wierzy, może mieć dowolnego rodzaju wyznanie wiary lub jego brak, jest akceptowany na stanowisku właśnie dlatego, że ci, którzy mieli obowiązek trzymać tej wiary, zakres pewien, odstąpili od tego. Zatem widać wyraźnie, że to o tego typu rzecz chodzi. Zatem niektórzy odejdą od wiary i przyłączą się do nauk szatańskich, popularnych w tych czasach, czyli w tych czasach teraz końca ostatecznych. I musimy tutaj pamiętać, że zwrot wiara z tego listu do Hebrajczyków, z pierwszego Tymoteusza, 4 rozdział od 1 do 2 i z Hebrajczyków także, nie ma nic wspólnego z systemem prawdziwej, po prostu tutaj takiej wiary zaufania Chrystusowi. Natomiast zwrot wiara oznacza system prawdziwej doktryny, jaki jest nauczany. I należy zwrócić uwagę, że fragment ten w żadnym wypadku nie omawia ludzi, którzy byli prawdziwie narodzeni na nowo. Tego w ogóle tutaj nie mamy wspomnianego. Zatem jeszcze raz patrząc na tego 1 Tymoteusza, 4 rozdział 1-2, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodniczych i nauk diabelskich, przez obłudę kłamstwo mówiących, napiętnowanych w sumieniu swoim. Nie jest to zatem ta wiara, która jest wymieniona w Hebrajczyków, 11 rozdział, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem rzeczy niewidzialnych, albowiem w niej świadectwo otrzymali przodkowie. Wiarą rozumiemy, że wieki urządzone są Słowem Bożym, tak, że z rzeczy niewidzialnych stały się rzeczy widzialne. Wiarą Abel złożył lepszą ofiarę Bogu aniżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał,
że jest sprawiedliwy, jak sam Bóg dał świadectwo o darach jego i przez nią po śmierci mówi jeszcze. Wiarą Enoch przeniesiony został, aby nie oglądał śmierci i nie był znaleziony, dlatego że go Bóg przeniósł, albowiem przed przeniesieniem swoim otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy go szukają. Więc widać, to jest inny rodzaj wiary. Ta wiara z Hebrajczyków jest powiedziane, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Tam jest takie słowo, że wiara jest hypostasis. Co to jest to hypostasis? Kiedyś nie wiedziano, co to jest to hypostasis, stąd tłumaczono to jako pewność czy coś takiego. Natomiast znaleziono swego czasu dokument, który był dokumentem potwierdzającym akt własności i na tym akcie własności było określenie hypostasis. Czyli można by powiedzieć, nawiązując do tego znaleziska, że wiara jest aktem własności tego, czego się spodziewamy, dowodem rzeczy niewidzialnych. A więc nie o taką wiarę chodzi w 1 Tymoteusza 4:1-2, bo ta wiara z 1 Tymoteusza 4:1-2 to jest tak jak w Judy, trzeci werset. Judy, trzeci werset brzmi tak. List Judy, werset trzeci. Najmilsi, usilnie pragnąc pisać do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was z napomnieniem, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Czyli widać jednoznacznie, że to jest całkiem inna wiara. I to jest wiara, i to jest wiara. Tylko, że jedno to jest zespół różnego rodzaju przekonań. Na przykład to, że mamy do czynienia z różnego rodzaju regulacjami dotyczącymi tego, czego uczy nas Słowo Boże. Tak? Czyli to jest ten zasób doktryn. Zwrot wiara oznacza system prawdziwej doktryny, jaki jest nauczany ze Słowa Bożego. Natomiast nie jest to w tym fragmencie wiara w rozumieniu z listu do Hebrajczyków 11 rozdział, która jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, czyli tym, co indywidualnie każdy ma mieć jako taki punkt styku z Bogiem, czyli musi uwierzyć, bo bez wiary nie może podobać się Bogu. Nie chodzi o to wyznanie czy zespół doktryn, tylko chodzi o to, czy uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, czy Mu ufasz, czy masz do Niego pełne zaufanie, czy Twoja cała ufność jest oparta na Chrystusie, czy uwierzyłeś Bogu, tak jak Abraham, i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Czy uwierzyłeś tak jak Rahab, nierządnica, i zostało jej to poczytane ku usprawiedliwieniu. Również w Hebrajczyków, rozdział 2, pierwszy werset, jest tego typu określenie, które także jest wykorzystywane w nawiązaniu do tego zagadnienia, do tego, żeby podważać nieutracalność zbawienia i mówi się, że możemy zboczyć z wiary albo z drogi wiary, jak mówi Hebrajczyków 2:1. I tak on brzmi. Dlatego, to jest Hebrajczyków drugi rozdział, werset pierwszy. Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy czasem nie odbiegli. Albo jak jest w warszawskiej. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi albo nie zbłądzili.
I jest to podobnie, to samo zagadnienie. Więc być może ktoś słuchał nauczania różnych ludzi, których Bóg powołał do szczególnej służby wykładania Słowa Bożego. I była taka możliwość głębokiego poznania prawdy w przeciwieństwie do innych ludzi. I tacy zaznajomieni z tym Słowem Bożym, gdyby odeszli od Boga mając takie poznanie, to ich poznanie byłoby większe. Dlatego musimy trzymać się tego, czego się nauczyliśmy ze Słowa Bożego i czego pewni jesteśmy. I gdybyśmy mieli hipotetycznie, tak jak tutaj próbują niektórzy używać tego wersetu, żeby mówić o utracalności zbawienia, to gdybyśmy, tak jak oni deklarują, mieli tracić zbawienie za każdym razem, kiedy dajemy się ponieść jakiejś niesprawdzonej ze Słowa Bożego nauce, to jestem pewien, obawiam się, że bylibyśmy wszyscy w poważnych kłopotach, tarapatach. Bo czy jest na tej ziemi choć jeden człowiek, który nigdy nie pomylił się co do interpretacji jakiegoś fragmentu Biblii? Oczywiście tylko Pan Jezus, jako człowiek, który chodził w ciele po ziemi, był w pełni pewny, zgodny z tym, czego uczy Słowo Boże. Natomiast wszyscy inni ludzie, nawet wielcy uczeni, nawet wielcy apostołowie, Paweł, Piotr, to mieli takie momenty, kiedy błądzili w doktrynie. I na przykład Piotr przecież był zganiony kilkakroć, między innymi przez Pawła, co jest napisane w Słowie Bożym. Więc tutaj nie jest tak, że są jacyś ludzie, którzy mogą powiedzieć w 100%, że nigdy nie pomylili się w interpretacji jakiegoś fragmentu. Jeśli grzech, który miałby być związany z taką błędną interpretacją, miałby oddzielić od Boga takiego, kto popełnił taki błąd, to pytanie, ile grzechu trzeba, aby to uczynić, żeby ktoś stracił zbawienie. I pytanie jest, czy jest na ziemi ktoś, kto nie grzeszy? Czy nie jest prawdą, że prawdopodobnie codziennie każdy z nas grzeszy myślą, słowem lub czynem, lub jak powiedział Jakub, że w wielu rzeczach grzeszymy wszyscy. Czy są takie noce, dnie, że ktoś z ludzi może klęknąć przed Bogiem i powiedzieć: dziękuję Boże, że nie zgrzeszyłem dzisiaj ani myślą, ani słowem, ani czynem? To byłaby bardzo dziwna modlitwa. Myślę, że żaden chrześcijanin, który jest szczery przed Bogiem i szczery z samym sobą, nie mógłby powiedzieć czegoś takiego. Więc jak daleko człowiek musi zabrnąć w grzech, żeby przerwać wiążącą go z Chrystusem? Czy jest jakaś granica? Jeśli jest, to gdzie jest taka granica? Myślenie takimi kategoriami sprawia, że nigdy nie można być pewnym swojego zbawienia w żaden sposób, a w zasadzie należy być pewnym swojego potępienia. I nie zostawia to miejsca na ratunek od Boga. Zbawienie nie zależy na całe szczęście od naszej wierności, zatem to, czy ktoś trzyma się wiernie doktryny, to ma z tego jedynie on sam korzyść. Na całe szczęście nie ma czegoś takiego jak zbawienie zależne od naszej wierności. I Hioba, 35 rozdział,
szósty werset. Jeżeli zgrzeszysz, co Bogu przez to zrobisz? A jeżeli jest wiele twoich występków, co Bogu zaszkodzisz? Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co Bogu dajesz? Albo co otrzymuje Bóg z twoich rąk? Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. Zatem widać wyraźnie, że ta kwestia nie ma żadnego wpływu na zbawienie, bo zbawienie jest z łaski, niezależne od uczynków grzesznika. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony i to widzieliśmy w 52 odcinku serii Czy Bóg zachowa swoich? Odpowiedź jest oczywiście taka, że jak najbardziej Bóg zachowa swoich. Nie ma możliwości, żeby ten, kto jest raz zbawiony, mógł utracić swoje zbawienie. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.